Chciałam powiedzieć, że urzędnicy, czytaj Zbik i Urząd Miasta, z ludzi mają po prostu wariatów. Swego czasu mieliśmy, mieszkam na ulicy Kolumba, mieliśmy naliczone punkty 40, chyba, tu gdzieś mam wszystko, po to, żeby półtora roku temu podnieść nam na 43, znaczy o 3 punkty podnieść, bo w tej chwili nie mogę spojrzeć. Bo jak dowiadywałam się, dzwoniłam, dlaczego się nagle zrobiły 3 punkty, to pani urzędaska powiedziała mi, że bo macie ciepłą wodę. Chcę zaznaczyć, że nie mamy ciepłej wody, mamy bojlery. No to pani powiedziała, bo doprowadziliśmy rury i cieszcie się, że wam nie naliczamy za tyle ileś lat, bo rury macie do tego. Tu przyniosłam moje zawiadomienia o płatności. Chciałam powiedzieć, nie mam wody ciepłej. Zbliżenie zrobimy na tę płatność. Ja to dam. Tak? Dobrze. Nie ma u mnie ciepłej wody. Poza tym, przedtem miałam za metr kwadratowy 3,79 chyba, tak? W tej chwili, to znaczy nie w tej chwili, od jakiegoś czasu, mam 8 coś. To jest tak drogi czyn, że swego czasu chciałam przejść do TBS-ów, ale miałam płacić po 7 zł za metr kwadratowy. No uznawałam, że być może nie będzie mnie stać. Chciałabym nadmienić, żeby pan prezydent przyszedł, bo pani urzędaska powiedziała, że to prezydent kazał podnieść czynsze, że nieważne czy otynkowane, czy dziurawe, czy stare, czy jakiekolwiek, tylko po prostu mieszkam w oficynie. Mówię, nie przeszłam do TBS-ów, bo było mi niby za drogo po 7 zł, no to mam gdzieś 8. Nie mam ogrzewania, ja tej chałupy nie mogę ogrzać, zagrzybiała. Niech się pan prezydent pofatyguje i zobaczy, bo mówię na innych zebraniach, nikt tylko na złość to podniosą czynsz, no bo przecież białe kołnierzyki muszą sobie premię brać i ludzi robić ciemną masę, choć sami są odmóżdżeni.